A się błyszczy kusu jajca. Dzień dobry. A tu jest tło. Jak pięknie zielono. Witamy was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj jestem w London! W końcu! W końcu jestem w Londynie. Dojechałam, słuchajcie. Miałam jechać 3 godziny, jechałam 5 godzin. Ale dojechałam do Magdy. Będziemy gadać. Już Magdę znacie, u mnie na kanale była. Będzie live. Był już live prawdopodobnie. Bo ten film będzie później niż był live. O, wykrywaną twarzę. Cute. Plan jest taki, że idziemy w miasto. Miasto. Magda mi pokaże London, bo byłam bardzo dawno. Nie będzie dawno. Takie proste, bo Londyn jest taki ogromny, że tak. Zobaczysz może jedną. Ale nie na zwiedzanie, tylko no też na zwiedzanie, wiecie, królowej nie chcę widzieć, zamku. Proponowała mi chyba tę królowę, powiedziała, że nie. Nie. Także Magda mi pokaże jakieś fajne, ładne rzeczy, więc będę wam pokazywać, co będziemy robić, bo ja nie wiem. No i będziemy płacić te sztoretki. Surprise! I pokażę wam, jakie mi Magda zrobiła pyszne śniadanko. Tak mnie Londyn przywitał. To wygląda jakby to śmietana, a to jest jogurt. Powiedz coś w tych pancake'ach. No one ogólnie są fit, ale nie z taką ilością surowego i tego, i masła orzechowego. To jest jogurt. Ale to jest skier, i przekładane masłem orzechowym. Troszkę spalone. Jajka, banany? Nie, to nie ma bananów. To co to jest? Znaczy, też bananowe, ale... A z jakiej mąki? Żytniej. Aha. No i cynamon. Dobra. Też, olejek pomarańczowy. Nie takie zamulające słodkie, no, nie? No. Bo wyglądają tak jak tort. No nie? A to są takie naleśniki. Przerwam ci, jajka, cynamon, jajka, mąka żytnia. Mąka żytnia. Czuję pomarańcza. Olejek pomarańczowy. One są wtedy bardziej takie, wiesz. Mają smak. Dobra. No i jogurt. 3 łyżki jogurtu naturalnego. Znaczy 0 tłuszczu. Nagle zrobiła myk, że ubiła białka osobno od jajek i przez to one są takie puszyste. Także enjoyujemy się i jedziemy w miasto. London Tube! O matko! Cały tlen! Cały tlen, może tu sesyjkę zrobimy. O ja, creepy! Dobra, jestem przerażona tym Londynem. Pełno ludzi. O, damy radę. Jest pierwszy przystanek, London Wall Place. Znalazłyśmy fajną ścianę i focimy pomarańczową lady właśnie na tle tych kolorów, bo torebka i moje klapki fioletowe nas zainspirowały. Więc mamy kilka fot, może coś fajnego z tego będzie. Ale jesteśmy właśnie, wyszliśmy na Liverpool Road, czy Liverpool Street i taka sytuacja. Tak sobie jeszcze tak myślę, że fajnie by wyglądała. Tutaj. Ale zatrzymać ją? No. Dobra. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Barbican. To chyba takie osiedle. Ale mają pełno zieleni na balkonach ludzie. Tam sobie siedzą i jedzą. Przepięknie. Jest jakieś zielenie, kaczki. Mogłabym taki flacik tu mieć. City of London. Ktoś tu kwacze. Kwaczą kwaczki. Ja bym się kawki napiła, że focimy. Ale piękna pogoda. Hello London! Zobaczcie, jak się woda odbija tym pod balkonem. Czad. Czyli te bloki są brutalistyczne, tak? Mhm. Taki styl. Czad. Tutaj też jakieś foteczki, ziomeczki. Przechodzimy na drugą stronę, tam. Ale jaki piękny widok. Kojarzę ten widok skądś. Z jakichś filmów, czy z wizytówek. Wow! Ale czadowo. I wszędzie te mieszkania z balkonikami naokoło. Mega śnie. Krótka zmiana scenerii. Ja się wybrałam sukienkę. I idziemy do Covent Garden. Jest godzina 15. Przepraszam, idziemy z buta. Jest cudna pogoda.
Także wam tutaj pokażę. Podwójne autobusy typowo londyńskie. Przepraszam, typowo londyńskie. Ja też chodzę jak Mato. Także to będziemy szli wzdłuż i podobno słynne Covent Garden jest gdzieś tu sztuż. Tak mi się zarymowało. Także idziemy i pokażę wam, jak już dojdziemy, bo powiedziałam Magdzie, że trochę mi się to kojarzy właśnie z jakąś Barceloną, trochę z Paryżem, tak europejsko, ale zarazem angielsko, co ciekawe. No w końcu stolica. Doszłyśmy. To już jest to? Docelowo? Covent Garden. Wszystkie dziewczyny wystrojone, bo jest sobota wieczór. Ostrzelone swoje torebki, sukienki. Jest już party. Korony nie ma już w Londynie. A i tu są też sklepy. Ładnie tu. Taki ryneczek. Londyński ryneczek, taki jak krakowski. Takie rzeczy to jest Covent Garden. Te wózki takie. No. I zawsze to jest na porę roku przystrojane inaczej. Na zimę to jest tak na zimowo, na jesień tak jesiennie. Trochę też taki vibe Krakowa tu jest, nie? Trochę tak. Trochę tak. Same knajpy. Wszędzie knajpki. Manderko, jesteśmy teraz w Notting Hill, w Holland Parku i jest pięknie, ale jest bardzo dużo ludzi. Kupiłyśmy sobie pomadeczkę obie w Kiko, bo była promka, więc sobie obie kupiłyśmy. Ja mam taką pomarańczową, czerwień. Magda ma nudziaka, zaraz wam pokażemy, albo w domu. Ale zobaczcie, jak to jest. Bardzo ładnie. Później, jak będę wracać, to wam pokażę super domy. Tutaj Magda zmienia obiektyw. I jest dość dużo ludzi, no nie dziwota, bo jest naprawdę super pogoda. Także jest awkward, jestem okropną modelką, nie umiem nic zrobić. Nie umiem się uśmiechnąć. Prawda. Ale mam ładną torebkę. Coraz lepiej ci idzie. Tak. Im dalej w las, tym to jest lepiej. Razem trzeba było tego szampana wziąć na rozluźnienie. Albo tequila shots. Ale zobaczcie, tam sobie ludzie robią pikniki, ale to jest przepięknie. Więc pokażę wam później te słynne domki z Notting Hill, gdzie wszystkie szafiareczki, blogereczki robią sobie fotki. Dobra, ziomeczki, zobaczcie na te cudne domy. To jest właśnie... Myślisz, że to jest najsłynniejsza ulica w Londynie? Nie? No, Notting Hill. Mi się ta dzielnica bardzo kojarzy z Londynem. Jak myślę Notting Hill, to właśnie jak Londyn, to mi się z tym kojarzy. Że są te piękne domy i to są... No... Nie chyba jedna... Notting Hill z Julią Roberts. No... Mi się to kojarzy z takim luksusem. Posz. Także to jest jedna z lepszych dzielnic. Chyba nie najlepsza, nie najdroższa, ale jedna z droższych, co nie? Nie najdroższa, bo wydaje mi się. Chociaż... No nie wiem, nie znamy się, nie z tych okolic. Ale zobaczcie, jakie te domy są ogromne. Naprawdę, architektura jest cudna. Tam z tyłu są nowe, ale te nowe... Nie są tak piękne jak te. Hejka! I Madzia mówi... Pasuje się tu dzisiaj. Bardzo! No, z moimi spodniami. Ale Magda mówi, że w którymś z tych domów, tylko nie wiemy dokładnie którym, mieszka właśnie David Beckham. OMG, jak pięknie! Takie białe, wszystko przepiękne, naprawdę. I jeszcze tam się udała pogoda, także zobaczcie, podziwiajcie. Naprawdę jest cudownie. A tu jakiś medal. Ciekawa jestem, kto tu mieszka w takim domku, ale no cudnie, jak w bajce, love it, idziemy z naszymi tobołami obładowane,
kocham tu. To jest tak pięknie, że jakbym wygrała w Totka i mogłabym kupić gdzieś chatę, to bym to kupiła. Super, naprawdę. Cały czas mi pierdzą bluzy. Cały czas? No czekaj. Jezu, rzeczywiście. I chcemy wejść tutaj, do tej knajpy. Churchill Arms. Do Churchill, Churchill Arms? Churchill Arms. Najdziwniejsze miejsce, w jakim byłam, dlatego że to wszystko jest angielskie. Zaraz wam pokażę. Jest wszędzie Churchill, wszędzie flagi, latarnie. Jeszcze wam pokażę w drugim pokoju, jak jest. Wyklinowe koszyczki. Tutaj jakieś też zdjęcia Churchilla. A słuchajcie, w środku jest restauracja chyba tajska, jakaś azjatycka, nie wiem dokładnie jaka. Tajska chyba. Także zamówiłam sobie special coś. Madzia zamówiła sobie ryż, czerwony curry, więc zobaczymy. Ale mam, no normalnie tutaj jest radio takie stare, wow. Stare, zobaczcie, zegarki, jest czadowo. No i całkowicie inna kuchnia. Spodziewalibyśmy się tutaj fish and chipsa, co? Kolonializm. Burgera. A tu proszę, coś takiego. Także... jak na razie porą krakersy 10 na 10. Bardzo szybko nam przyszło. Słuchajcie, wszystko tu jest takie bardzo autentyczne. Więc ja sobie wziąłam chef special z wołowiną. Magda tu ma z krewetkami curry. Także smacznego. A jeszcze zanim wyjdziemy, to chcę wam pokazać tutaj wystrój. Ale dobra, spróbujmy. Wygląda na mega domowe. Dobra. Dobra? Smacznego. Enjoy. Dobry, w kolejnym dniu połączonym vlogu. Magda dzisiaj w pięknej zielonej sukieneczce. Dobre. A ja w pięknej fioletowej koszulince z Bohema Vintage. No, rozjaśniam. Są Big City Life. Korpo, Citibank, Barclays, HSBC. Opustoszałe, bo teraz wszyscy pracują z domu. Ale fajnie to wygląda. Ale fajnie to wygląda. Nie chcę nagrywać ludzi. Dobra, proszę bardzo. No i jeszcze te chmury wygląda, no wygląda to tak mocno. Ja tak z tym plecakiem. Pokażę twój outfit of the day. Masz piękną sukienkę. Jestem plecakiem, nie? No. Skąd masz co? Nie nagrałaś dzisiaj 77 stylizacji. Nie, bo ja 5 dni nagrywam. A to miałabyś to już na przyszłość. No nowy zacząć. No to dawaj, co masz? Dobrze, dzisiaj mam na sobie przepiękną sukienkę, którą dorwałam na Vinted za całe 12 funtów. Ona oryginalnie pochodzi z Another Stories. Do tego mam skarpetki pewnie z jakiegoś spożywczaka. Nie, Supergi. Bardzo fajne buty. To są takie platformiaste Supergi z TK Maxa. Ja w ogóle bardzo lubię Supergi, więc polecam. Ja nie znam tej marki w ogóle. Turbo wygodne. Serio? Mega lubię te tramposze. Jaka to jest firma? Angielska? Superga, no. Nie znam. To muszę cię zabrać do sklepu, jak dzisiaj może gdzieś będziemy. I co mam na sobie jeszcze? No, torebunie. Torebkę Bigordi, która mi tu przepięknie pasuje. Naked no, pięknie. I te okulary też super pasują. Tak, Naked a okulary mam z Aldo, jakieś stare. I trochę duże. Fajne. Duże się zrobiły. No. Cute. Prosty zestaw, strój dnia. Tak, ale kobiecy i taki letni. Tak. Dobra, idziemy dalej. O, ale mam brudny. Jesteśmy teraz w O2 Arenie i idziemy do tego selfie roomu, ale zobaczcie na te kule. Jaki mega śny w ogóle budynek. Pięknie to wygląda. A i tu jest też outlet, słuchajcie. Tutaj są sklepy po bokach. Zobaczcie, jesteśmy w... jestem zmachana, bo przed chwilą siedziałam w wannie i sprzątałam kulki. Ale jesteśmy w miejscu, które się nazywa Selfie Factory w Londynie, przy O2 Arenie. I robimy tutaj sesję. A może w budce telefonicznej? Nie wiem, ale to jest super. Najlepsze. Dobra, idziemy dalej. Do pociągu idziemy? Do pociągu. Aha, bo tam są dziewczyny w pociągu. Są.
Chyba, że możemy iść. Zobaczmy, co jest dalej, no. Tu jest białe, to nie. Biało-czarne. Tu? Myślisz, że spoko? Takie surowe. Nie wiem, chyba nie. Ale to jest spoko. Możemy iść na drugą stronę tego pociągu. Tu, nie? Włączysz drzwi? Nice. Hi. Hi, can we stay on the side? Oh, yeah, yeah, sure. Yeah, thanks. Wow. Dawaj, dawaj, dawaj tu. Ale cute. Spójrzcie, jak zarąbiście tu jest. Przepięknie. Tutaj dziewczyny jakieś robią zdjęcia. Będzie coś? Myślę, że wybierzesz? No bardziej mi się podobają te, jak tu leży, tylko mi dupę widać. To już teraz ci zrobię. Poczekaj. Na słoniu? Ciekawe, ale... Nie. Nie. Ale super było. Tutaj private jet. Thank you so much. Bye. Idziemy po kaweczkę. Siemanerko, ja już wróciłam już na starych śmieciach. Właśnie wam nagrałam ten makijaż, który pojawił się w środę, czyli... No, ostatni film przed tym vlogiem, więc jak jest coś ciekawe, jeszcze nie widział, to zapraszam, jak powstał ten makijaż, ale powiem wam, że Londyn mnie pozytywnie zaskoczył, więc nie zakończyłam tego vloga, także pokażę wam, co kupiłam w Londynie i powiem wam może dwa słowa na temat Londynu, dlatego że ogólnie tak, nigdy bym tam nie chciała mieszkać. Nie, dziękuję. Natomiast no Londyn, zobaczyłam inny Londyn. Ja byłam lata temu w Londynie, chyba w 2011 albo 2012, no ale to był Big Ben i wiecie, takie typowo turystyczne w centrum miejsca, czyli Londyn i pomachanie królowej. Także bardzo się cieszę, że Madzia mnie wzięła do różnych miejsc. Nie nagrywałam wszystkiego, dlatego że naprawdę robiłyśmy milion rzeczy naraz. Głównie robiłyśmy zdjęcia. Mam nadzieję, że już niedługo efekty sesji będziecie mogli widzieć na Instagramie, więc zapraszam na Instagram. Połączone to było oczywiście ze zwiedzaniem Londynu i pochodziłyśmy sobie troszkę po sklepach, ale tylko trochę, także w pierwszy dzień przeszłyśmy ponad 20 tysięcy kroków, więc łaziłyśmy. W drugi dzień troszkę mniej, ale też łaziłyśmy, także zobaczyłam Covent Garden, którego wcześniej nie widziałam. Zobaczyłam Notting Hill, którego wcześniej nie widziałam. Byłyśmy w Holland Parku, bo jechałyśmy na Shoreditch, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, na Brick Lane, te wszystkie właśnie vintage'owe sklepy. Także różne części Londynu, a nie tylko Big Ben i wiecie. Ciepecie stare śmiecie, także fajnie zobaczyłam całe spektrum Londynu i Londyn jest ogromny, wiecie, 9 milionów osób, przeogromne miasto, więc to, co bym mogła wam polecić, to odwiedzić Londyn i być tam z osobą, która już tam mieszka. Oczywiście 2 dni to jest za mało, żeby zobaczyć wszystkie miejsca. Ba, tydzień to jest za mało, żeby zobaczyć wszystkie miejsca. Nawet Londyńczycy nie widzieli wszystkich miejsc, dlatego że bardzo, bardzo wielki jest Londyn i cały czas się rozrasta. Także ja jestem bardzo zadowolona z wycieczki, gdyby nie fakt, że musiałam jechać tam 5 godzin zamiast 3, niestety. Powrót miałam taki średni, ale wróciłam, nie będę narzekać. Około 4 godziny jechałam, a się zatrzymywałam po kawę, także wiecie, nie było najgorzej, jeżeli chodzi o podróż, ale wiadomo, że lepiej byłoby sobie jechać z kimś niż samemu w tak długą podróż. Także do Londynu na pewno wrócę. Chciałabym też z Marysą pojechać do Londynu, bo ona się wychowywała w Londynie w sumie i też myślę, że chciałabym pojechać z nią, więc może na pewno jeszcze wrócę do Londynu, na pewno jeszcze wrócę, także Magda, dziękuję ci bardzo serdecznie za przyjęcie mnie, za w ogóle wspólnie spędzony czas. Oczywiście wbijajcie do Madzi na kanał, Magda robi różne rzeczy, więc jak jesteście w Londynie, mieszkacie i na przykład szukacie kogoś na sesji, na życzenie z kogoś sesję ciążową, Magda jest fotografem, robi przepiękne zdjęcia, będzie również robić zdjęcia na mój ślub. Oczywiście jest królową lumpów, więc zapraszam na jej kanał na YouTube, gdzie są stylizacje z lumpów, Maja Len, i wbijajcie też do niej na Bohemia Vintage na Instagram, bo Magda właśnie z koleżanką zajmują się online lumpem. Mają online lumpa, co 2 tygodnie nowe dropy, vintage'owe rzeczy.
dla osób z Polski, dlatego że właśnie siedziba jest w Polsce. Także dzięki Madzio bardzo serdecznie za wszystko i co? Powiem wam, że kupiłam sobie dwie pary okularów i fajną pomadkę, którą pokazywałam wam w ostatnim filmie, ale nie wszyscy oglądają. Ale w Kiko, nie wszyscy oglądają, wiecie, makijaże, ale w Kiko było 3 za 2 i znalazłam bardzo fajną, czerwoną, ciepłą pomadkę z takiej serii, właśnie w takim kartonowym opakowaniu, bardziej eko, i to jest kolor 103 i to jest właśnie ciepły, taki ceglasty, czerwony kolor, bardzo ładny, więc jak szukacie właśnie czegoś ciepłego, co nie jest, co nie ma niebieskiego pigmentu, tylko właśnie jest bardziej pomarańczowe, to 103 z tej serii właśnie jest super i nie wiem, może jeszcze jest ta promocja 3 za 2, bardzo komfortowa jest ta pomadka. Jeszcze czas wam pokażę opakowanie, to jest takie właśnie zielone kartonik, taki zielony kartonik i kosztuje ta pomadka 9,90. Magda sobie wzięła jeszcze jedną pomadkę, a ja wzięłam sobie jako trzecią rzecz właśnie róż w sticku, coś takiego, i to jest kolor 106 i zdaje mi się, że jak chciałam inny kolor, a dostałam inny kolor, także to jest tutaj róż w kremie, który też sobie można nakładać też jako pomadki, taki multitasking. No ale nie wiem, może było też inne światło w sklepie, inne, zdaje mi się, że inny kolor wybrałam, no ale okej, okay. Tak naprawdę to był produkt za darmo, bo było 3 za 2 i powiem wam, że znalazłam super, w ogóle te vintage shopy, byłyśmy w jednym niestety, bo to już było niedziela i wcześniej się zamykało, ale chciałam sobie kupić płaszcz Burberry, ale niestety, w sensie były, ale żaden nie był taki idealny, więc były dobre ceny, bo kosztowały około 200 funtów, 220, 180, 80, nowe kosztuje 1500, a lepiej też kupić vintage'owy, bo jednak dawniej szycie było lepsze niż dziś. No ale niestety nie było takiego idealnego dla mnie, bo wiecie, ja chcę klasyczny, długi. No i niestety nie była, byłyśmy tylko w jednym. Więc no może następnym razem upoluję, ale te vintage shopy na Brick Lane są naprawdę super, więc jak mieszkacie w Londynie, a jeszcze jakimś cudem nie było was tam, to sobie zajrzyjcie koniecznie do tych właśnie ciucholandów. Ale tam właśnie kupiłam sobie dwie pary okularów. Także odsyłam te okulary Diora, bo znalazłam super dwie pary okularów. Każde kosztowały dyszkę. Zobaczcie na te. Z takim troszeczkę pomarańczowym, cieniowanym szkłem. Złote, duże. Wiecie, ja muszę duże. Te. Mega! Było bardzo dużo fajnych okularów, także wziąłam sobie takie szalone, nigdy nie miałam okrągłych okularów, bo wiecie, ja mam łeb jak pełnia, księżyc, ale te są wystarczająco duże, że mogą być. I słuchajcie, drugie też zarąbiste, wielkie, nie czarne, brązowe, to chyba się tortoise nazywa, i one są też takie brązowe i zobaczcie, jakie duże. O mamo. Jest, 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 jest. Więc o coś takiego właśnie mi chodziło. Duże okulary, bardzo fajne, kosztowały dyszkę. W sensie jedna para za 12, jak się kupowało dwie, to wychodziły za dychę, więc po dychę. Więc takie dwie nowe pary okularów. Chciałam wielkie, mam wielkie, chciałam brązowe, mam brązowe. No, także tak, i jeszcze jedna rzecz, koszula, ale chyba ją już zaniosłam do prania, no, bo miałam, kupiłam jeszcze koszulę też vintage'ową, także tyle, nie szalałyśmy z zakupami, tylko po prostu jak coś było, jakaś ulica i coś było fajnego, to po prostu weszłyśmy, a że oczywiście vintage shopy były na liście must have'ów, na lumpy, no to tam zaszłyśmy sobie. Więc nie wiem, jak wygląda ten vlog, bo jeszcze go nie zaczęłam edytować. Dogrywam teraz końcówkę. Ale tak, na pewno do Londynu jeszcze wrócę, jeszcze dużo przede mną. No był to męczący weekend, bardzo intensywny, bardzo pracowity, ale naprawdę bardzo pozytywny. I co? I mam nadzieję, że coś zobaczyliście i w ogóle dla mnie ten pub Churchilla to było coś niesamowitego, dlatego że się nazywa The Churchill's Arms i zaczęłam sobie czytać historię tego pubu.
No i to są właśnie, to jest właśnie pub, gdzie dziadkowie Churchilla chodzili właśnie do pubu w 1800, końcówka, w 1800 którymś roku i właśnie po nich nazwano tak ten pub. No i w środku, jak widzieliście, jest dużo właśnie Churchilla, a to, co jest najciekawsze, to to, że serwują tam właśnie jedzenie tajskie. Przepyszne, kuchnia taka autentyczna, naprawdę smaczna. No i na pewno warto zobaczyć, warto się przejść, warto przyjechać, napić się piwka, czy zjeść właśnie dobre tajskie curry albo jakieś tam makaron. Więc to by było na tyle. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że vlogasek Wam się podobał. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś w jakieś ciekawe miejsca pojadę i będę miała więcej czasu na vlogowanie, tak jak mówię. No nie miałam zbyt dużo, nie miałyśmy zbyt dużo czasu na vlogowanie, bo miałyśmy inne priorytety. No, także dzięki jeszcze raz i buziaczki, widzimy się w kolejnym filmie.